Cześć, witamy Was serdecznie. Jesteśmy ze Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Choceniu. Ja nazywam się Marcin Kędzierski, jestem nauczycielem edukacji dla bezpieczeństwa oraz ratownikiem, a obok mnie stoją Milena, Litka i Gosia. Kochani, w ramach Światowego Dnia Pierwszej Pomocy chcielibyśmy Wam dzisiaj zaprezentować jedną z sytuacji, która może się wydarzyć w szkole, a mianowicie uraz kończyny górnej. Serdecznie Was zapraszamy do obejrzenia naszego filmiku. Macie sytuację, kiedy Litka upadła i odczuwa ból w prawej dłoni. Doskonale wiemy, że wtedy, kiedy jest ból w dłoni, nie możecie stwierdzić, czy to jest złamanie, czy to jest skręcenie nadgarstka. Zawsze postępujemy jednym schematem, czyli staramy się jak najszybciej ustabilizować daną kończynę. Czy Litka może poruszać palcami? No nie za bardzo może poruszać, czyli to już jest symptom, że mamy do czynienia prawdopodobnie ze złamaniem kończyny. Pierwszą naszą reakcją jest oczywiście, Gosiu, tak, stabilizacja danej kończyny. Jeżeli osoba jest przytomna, w tym wypadku Litka jest osobą przytomną, możecie dziewczynę skierować do Litki polecenia, żeby też Wam pomogło. Drugą częścią jest ustabilizowanie tej kończyny. Mogą nam posłużyć taka oto szyna ortopedyczna, ale Milena też Wam pokaże, bo tam, jeżeli nie mamy takiej szyny, jeżeli mamy coś w zanadrzu długiego i prostego, w tym wypadku są dwie deseczki, możesz Milena pokazać deseczki. Zobaczcie, że one są, jeszcze Milena pokaż jeszcze te deseczki. One są od razu obandażowane. Dlaczego? Żeby nie spowodować dodatkowego urazu dłoni, ręki czy też kończyny osobie poszkodowanej. My w tym wypadku mamy ze sobą szynę ortopedyczną, którą możemy wyginać. Ona została wcześniej wygięta na zdrowej kończynie i zobaczcie, możemy ją teraz w łatwy sposób ustabilizować do kończyny górnej. Jeżeli mamy, a powinniśmy mieć bandaż, taką szynę przytwierdzamy do kończyny, starając się cały czas trzymać, podtrzymywać tą kończynę, nie sprawiając bólu osobie poszkodowanej. Osoba poszkodowana też może pomóc ratownikom w stabilizacji tej kończyny. Staramy się szczelnie ustabilizować kończynę do ręki osoby poszkodowanej. Zobaczcie, że cały czas Gosia, która jest po lewej stronie, stabilizuje tą rękę. Milena dokładnie bandażuje. Zaraz Wam pokażemy jeszcze jeden sposób, kiedy możemy bez takiej szyny ustabilizować kończynę. Poczekamy chwilkę, aż Milena nam tutaj zabandażuje. I teraz taką spinką, która najczęściej jest w zestawach bandażowych, przytwierdzamy bandaż, żeby nam się nie zsunął. Tak? I już mamy szynę ortopedyczną przytwierdzoną. Teraz moglibyśmy, jeżeli mamy chustę trójkątną, przytwierdzić dłoń do klatki piersiowej, ale pokażemy Wam sposób, kiedy nie mamy tej chusty trójkątnej. Zobaczcie, w łatwy sposób Milena, zawijając tą dłoń w bluzę, Gosia, pomóż, tak? W łatwy sposób, zobaczcie, możemy stworzyć takie bluzy w temblach i w ten sposób już możemy przetransportować taką osobę do szpitala lub też karetka pogotowia ratunkowego może taką osobę zabrać. Drugim sposobem, dziewczyny, już możecie odwinąć rękę. Drugim sposobem, kiedy mamy do dyspozycji chustę trójkątną, tworzymy temblach, dłuższy zawsze koniec poprzekątnej. Ja teraz zaprezentuję. Zrobię Wam sposób spokojny tych pokazać. Oczywiście taka akcja zawsze trwa troszkę szybciej, ale żebyście dokładnie widzieli, jak należy taki temblak
założyć. Zawiązujemy z tyłu. Zawsze możemy się zapytać osoby poszkodowanej, czy nie jest za wysoko, czy nie jest za nisko. Witka uczciwa głowy, jest dobrze. Zwróćcie uwagę, że paluszki powinny troszeczkę wystawać. W tym wypadku nie stwierdzimy, czy jest ten powód kapilarny, czyli czy krew nam wraca do paluszku, czy jest za mocno związana szyna ortopedyczna do ręki. Jeżeli mamy nagrawkę, możemy przypiąć końcówkę z łokcia do chusty wygodnej. I zobaczcie, że w ten sposób już mamy ustabilizowaną kończynę w tym blaku w szynie ortopedycznej i mam ograniczone ruchy w lewo i w prawo. Ale żeby jeszcze ograniczyć ruchy do przodu, do tyłu, możemy z drugiej chusty trójkątnej zrobić taki pasek i przytwierdzić naszą kończynę do tułowia. Zobaczcie, jak to się wykonuje. Przytwierdzamy. Zawiązujemy najczęściej na plecach, żeby nie powodować poszkodowania spiny pracy piersiowej. I w taki sposób, kochani, możemy taką osobę już w sposób profesjonalny przetransportować. Możemy poprosić tak, żeby osoba dana stała, tak, pomóżmy. Ok. I taka osoba może być spokojnie przetransportowana do szpitala. Dziękujemy Wam serdecznie za obejrzenie naszego filmiku. Mamy nadzieję, że nikt z Was nie będzie w takiej sytuacji, żeby pomagać, ale mamy nadzieję, że jeżeli będziecie zmuszeni do takiej sytuacji, ten filmik Wam pomoże, żeby zgodnie z procedurami postępować w sytuacji właśnie złamania kończyny górnej. Serdecznie Wam dziękujemy i zapraszamy na kolejną serię, która już będzie niebawem. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się.